Niewielka grupa rolników z Suwalszczyzny postanowiła się przyłączyć do ogólnopolskiego protestu tej grupy zawodowej. Na krajową ósemkę według szacunków policji wyjechało dzisiaj z okolicy wsi Szypliszki około 60 wolnobieżnych pojazdów. Jak poinformowała nas policja, rolnicy przemieszczali się trasą Szypliszki-Suwałki zgodnie z obowiązującymi przepisami. W kolumnach po 5 pojazdów z kilkusetmetrowymi przerwami pomiędzy kolejnymi kolumnami. Sprzeciw polegający na spowodowaniu spowolnienia ruchu na drodze krajowej nr 8 dotyczył proponowanych przepisów nazywanych piątką dla zwierząt. Protest odbył się w swoistej asyście policji. Kilkunastu mundurowych pomagało innym kierowcom korzystającym z ósemki, wskazując objazdy. Nadzorowali również protestujących pod kątem zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze. Do chwili zamknięcia wydania policja nie odnotowała wykroczeń popełnionych przez rolników uczestniczących w proteście.